Muzeum Karola Szymanowskiego mieszczące się w zakopiańskiej willi Atma można odwiedzać już od tygodnia. Budynek był zamknięty z powodu kapitalnego remontu, który kosztował około 700 tysięcy euro. Dzięki polsko-słowackiemu projektowi Muzyka pod Tatrami udało się dostać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% całości kwoty. Obecnie budynek został całkowicie odnowiony, ale poza samymi eksponatami po Karolu Szymanowskim można także obejrzeć film oraz multimedialne prezentacje. Myśląc o prezentacji multimedialnej, chciałam, żeby zawierała nie tylko ważne informacje merytoryczne, ale żeby troszeczkę szła w kierunku filmu dokumentalnego, który niesie emocje. Oczywiście w związku z tym wykorzystałam pewne rozwiązania tutaj typowe dla dokumentu, czyli jednak pojawiają się tutaj filmy. Jest dokumentalny film Wimera zrealizowany tutaj w Atmie w 1934 roku, pokazujący Karola Szymanowskiego w tym miejscu i przed Atmą w ogrodzie. Chciałam, żeby w tej prezentacji pojawiła się taka namiastka tej atmosfery Szymanowskiego. Dzięki czemu ona tu może, dzięki jakim środkom chciałabym przekazać tą namiastkę klimatu. Oczywiście dzięki stworzeniu animacji filmowych, które są robione na bazie zdjęć fotograficznych. To są krótkie animacje. Każdej z 7 ścieżek narracyjnych towarzyszy taka animacja. Karol Szymanowski zamieszkał w zakopiańskiej willi Atma w październiku 1930 roku. O jego przywiązaniu do Zakopanego i do górali opowiedziała nam pani Małgorzata Janicka-Słysz. Szymanowski napisze po latach, że tu odnalazł siebie, a przybył z daleka. Musiał zostawić ten świat w tym Oszówce na Kresach Rzeczpospolitej i ja myślę, że właśnie to miejsce tutaj w górach jest takim symbolicznym, że tu czuł się pod koniec życia swojego najlepiej. Interesujące jest to, jak Szymanowski podchodził do muzyki Podhala, do muzyki góralskiej. On uważał, że tu bije w ogóle na Kurpiach i na Podhalu serce kultury narodowej. Że twórca powinien jak gdyby tym się inspirować i to przetwarzać w swojej twórczości. On kiedyś napisał, że kultura Podhala może ożywić anemiczną muzykę polską, dlatego że on uważał, że muzyka polska popadła w taki zaścianek. I należy wiele zdziałać, żeby z tego zaścianka wyprowadzić polską kulturę muzyczną na szerokie wody. Stąd to przekonanie właśnie o tym, że anemię muzyki polskiej, zmartwiałą od czasów Chopina, właśnie może ożywić kierowanie się do tych źródeł podhalańskich. Myślę, że górale bardzo kochali Szymanowskiego, lubił biesiadowanie, lubił z nimi rozmowy, gawędzenie. Zresztą ciekawe jest na przykład to, że on to bajanie Sabały, o którym mu opowiadano, na przykład chciał odwzorować w mazurkach, w muzyce. Także nie tylko Chopin był dla niego wzorem, ale też na przykład to bajanie góralskie. No, sam fakt, że wprowadzał go w tajniki kultury Podhala Bartuś Obrochta i uważał go za wspaniałego muzyka, świadczy o tym, że znosił te pewne podziały na tych muzyków, prawda, wykształconych i tych, którzy, prawda, działają w tej sferze ludowej, folklorystycznej. Także ja myślę, że to potwierdza jego otwartość na drugiego człowieka i to zainteresowanie naprawdę naturą, kulturą we wszelkich przejawach. Muzeum Karola Szymanowskiego mieszczące się w zakopiańskiej willi Atma będzie można oglądać do końca maja za 1 złotówkę.